wiązać z żadnymi ostatnimi wydarzeniami, to jest próba ujęcia ogólnego. Polacy starają się mówić coraz wykwintniej. Może nie wszyscy, politycy na pewno. Już żaden nie mówi o sobie ja, mówi moja osoba. Nie mnie zaatakowano moją osobę. Prawie wszyscy politycy mówią o sobie jako o moich osobach, znaczy o ich osobach, przy czym nie chodzi tu oczywiście o podkreślenie prawa własności, lecz o to, by zastąpić prostackie ja opisem podkreślającym godność. Nie słyszałem jeszcze, ale być może usłyszę niebawem, że na uroczystość zaproszono również moją osobę, więc moja osoba przybyła we własnej osobie. Refleksja druga. Nie do pomyślenia by stało, by polityk wyjechał gdzieś w lipcu. Załatwiał coś w sierpniu, we wrześniu. Nie. Polityk wyjeżdża wyłącznie tak, słusznie, w miesiącu lipcu, załatwia w miesiącu sierpniu. Ostatnie wybory odbyły się w miesiącu październiku, w dniu niedzieli, wyniki podano w dzień wtorek. Najnowszym odkryciem językowym polityków jest kwieciste nie posiada wiedzy zamiast przaśnego nie wiem. Nie wiedzieć może tylko prymityw. Na pytanie, która godzina, rasowy polityk odpowiada: nie posiadam takiej wiedzy. Chyba że spojrzy na zegarek, wtedy wiedzę posiądzie i powie: posiadam wiedzę w tym zakresie, jest za pięć druga. Ale też normalnych ludzi, ostatnie lata przyniosły też zmianę nazwy naszej waluty. Kiedyś mówiło się 10 zł, 100 zł, 1000 zł. Dziś mówi się 10 zł, 100 zł, 1000 zł. Kwota nieważna, wszyscy tak mówią. Prezenterki telewizyjne, po których moglibyśmy się spodziewać prawidłowej głowy, też mówią 80 tysięcy zł, kiedy mówią o swoich zarobkach. Muszę się przyznać, że ja mam naturę belfra i nic tylko bym poprawiał, co prowadzi niestety do bardzo niemiłych sytuacji, bo jak mi kiedyś pewien kasjer powiedział, że wypłata będzie w wysokości 700 zł, to ja odruchowo jakoś tak coś mnie podkusiło, dopowiedziałem końcówkę: tych. Źle to zrozumiałem. Ostatnie lata przyniosły też zdumiewające zjawisko zniewieścienia wszystkiego, co występuje w liczbie 1,5. Pełna demaskulinizacja rzeczowników dotychczas męskich w sytuacji, kiedy liczba wynosi 1,5. Kiedyś mówiło się na przykład 1,5 metra, 1,5 złotego, 1,5 dnia. Proszę zapomnieć, nie, dzisiaj się mówi 1,5 dnia, 1,5 złotego, 1,5 kilometra, tak jak gdyby istniał nie ten kilometr, tylko ta kilometra, który jest 1,5. Kto i dlaczego odebrał rzeczownikom męskość, powinien zbadać seksuolodzy. Ja wiem, że to czas, ale bo jest szalenie bogaty program na dzisiaj, ale ja chciałbym się jeszcze, ponieważ jestem członkiem ZAIKS-u, członkiem ZPAP, chciałem na koniec jeszcze pochwalić się, że jestem członkiem Związku Artystów Scen Polskich też i chciałbym się teraz
puścić w aktorstwo. Będę się starał teraz Państwu odegrać bardzo po aktorsku tekst na temat bardzo jakiś taki aktualny. Proszę sobie wyobrazić, że sytuacja jest taka, że starszy człowiek, no to trudno Państwu sobie będzie wyobrazić, ale się starać, bardzo stary siedzi w domu i dzwonek do drzwi, on otwiera i pojawia się rzutki młody człowiek i odzywa się doń w te słowa. Dzień dobry, ja z serwisu telewizyjnego, pewnie pan wie, że telewizja przechodzi na program cyfrowy i pan musi mieć dekoder. Dziękuję, mam puszewki, nie muszę mieć niczego dekoder. Więc prawił, cholera jasna, dekoder! Dekoder do telewizji cyfrowej panu założę! Niedrogo! 500 zł! 500? Tyle nie mam! A ile pan ma? 80! Nie pytam ile lat! Już ja nie mówię! 80 zł mam! A dzieci, wnuki? Dziękuję, zdrowe. Nie, nie mam czasu na żarty, muszę zakładać dzisiaj dekodery. Dobrze, kochanie, założę panu dzisiaj za 80, pan mi da, wnuczek mi potem dopłaci, tylko pan mi da coś w zastaw. O, ten zegar może być, to chyba antyk, co? Nie. Mój wnuczek jest Tadek, nie Antek. Ale on panu nie dopłaci. Dlaczego? Bo ja panu tych 80 zł nie dam. To nie będzie pan oglądał telewizji. I tak nie będę. Dlaczego? Bo ja nie mam telewizora. Pan nie ma telewizora, rzeczywiście. Cholera, coś takiego. Nie interesują pana ważne wydarzenia? Matka Madzi? Kto obrał kolor wojewódzkiego? Ile minister Nowak ma zegarków? No, jak tak na barmacze w tym wieku. Rzeczywiście pana już pewnie nic nie interesuje. Interesuje! A? Jak pana coś zainteresuje, to co pan robi? Wyglądam przez okno. A, rzeczywiście. Nawet poduszka widzę na parapecie. Och, przypomniało mi się. Pewnie pan wie, że w przyszłym miesiącu widok za oknem z kolorowego przechodzi na czarno-biały. No, wiem, śnieg spadnie. Nie. Unia Europejska to na nas wymogła i żeby dalej oglądać na kolorowo, to pan musi mieć dekoder. Akurat przypadkiem tak się składa. Mam taki i on kosztuje jak raz 80 zł. Dekoder do wyglądania przez okno. Tak, taki mamy teraz postęp techniczny. Będzie pan miał widok ostrzejszy. Będzie można regulować, rozjaśniać, cofać. Już ma jeszcze taki guzik, że jak pan przyciśnie, to będzie prześwietlał samochody. Będzie pan widział, kto z kim jedzie w środku. A będzie można coś przycisnąć, żeby zobaczyć kobiety na gulasach. Tak, znaczy w majtkach będą, ale jak pan mi da 80 i dorzuci jeszcze ten zegar, to zupełnie na gulasach. Nie, to ja nie chcę, bo mi młodszy wnuczek do nich przez okno wyleci.
Oj, dobrze, że mi pan przypomniał o młodszym wnuczku. Wyleciało mi z głowy, jak on ma na imię. Czesio! No więc Czesia właśnie zatrzymali kontrolerzy w tramwaju i on pana bardzo prosi natychmiast 80 zł, bo jak nie zapłaci, to go odda... A nie, nie, nie. 80 panu nie dam, muszę mieć na bilet. W naszym klubie dziś wyświetlają film o Adolfie Bimszy Pan Dodek. I bilety są po 80 zł? Były po 20, ale wszystkie wykupili i ja kupuję na Allegro. Nie, coś pan, co pan? Ja nie wierzę, że wykupili wszystkie bilety na jakiś stary film. A właśnie, żeby kupili, żeby ich szlak trafił. Wszystkie wykupili, jak tylko jakiś kretyn puścił plotkę, że pan Dodek to pierwszy męż u Dody. Muszę odpowiedzieć panu Jackowi Kozorowiczowi w sprawie zaimków. Pardon? Pomyliłem się w sprawie wycierpników. Proponuję przegłosować ustawę, aby tym posłom, profesorom, komentatorom telewizyjnym, prezenterom, prezydentom, a nawet sędziom Trybunału Konstytucyjnego, tak, tak, którzy wypowiadając się w radiu albo w telewizji mówią półtorej tygodnia lub półtorej miesiąca, wymierzyć karę półtorej roku bez zawieszenia. Tym, którzy powzięli wiedzę lub informację, wymierzyłbym tylko karę chłosty.